Kawiarenka u misia. Stój! Co się stało? Pachnie tu jakimś pysznym jedzeniem. Masz rację. Cześć, Rosie. Cześć, Kicku. Co tutaj tak odlotowo pachnie? Ktoś chce zjeść naleśnika? O, ja. O, poproszę. Dzięki, Bruno. To zdecydowanie najwspanialsze naleśniki, jakie w życiu jadłem. Ej, to samo mówiłeś o moich. Ale te są naprawdę wyjątkowe. Ej, weź sobie swój. Po prostu niebo w dziobie. Mógłbyś być szefem kuchni. Tak. Tak, mógłbym. I potem wszyscy jedliśmy naleśniki. Musiało być fajnie. O, nie byliśmy wszyscy, bo brakowało ciebie. Przepraszam, dębiaku. Nie chciałam, żebyś poczuł się wykluczony. W porządku. Dobrze mi tutaj. Mam pomysł. Zaraz wrócę. Hej! Chyba potrzebuję kogoś do pomocy. Jakiegoś bardzo ostrożnego kelnera. Kogoś takiego jak ty, mały misiu. Potrzebujesz pomocy? Mógłbym próbować potrawy. W zasadzie mam dla ciebie inne zadanie. I to niezwykle ważne. Zapraszam na wielkie otwarcie nowej, wspaniałej kawiarni. Jest niezwykła, jest cudowna. To raj dla podniebienia. To kawiarenka u misia. O, pyszna wiadomość. Galaretka, galaretka. Lubię pączki. Dębiaczku, a może zrobimy sobie piknik? O, to dobry pomysł. Żebyś nie czuł się sam. Ale Olu, nie martw się. Cześć, dębiaku. Olu, musisz iść z nami do kawiarenki u misia. Za chwilę wielkie otwarcie. O, nie masz nic przeciwko? Jasne, że nie. Pozdrów naszego kucharza. O, czy widzisz to, co ja? Kwa. Piknik dobry, to znaczy dzień dobry. O, a cóż to? Jakieś pyszne jedzonko. To Oli. Nie, przestańcie. O, na pewno pozwoliłaby nam skubnąć odrobinkę. Nawet nie zauważę. No, tylko jeden kąsek. O. Cisza! Bruno wygłosi wielkie przemówienie. Witam wszystkich. Dziękuję, że przybyliście na wielkie otwarcie kawiarenki u misia. O, dziękuję, dzióbku. Ogłaszam, że kawiarnia jest... otwarta! Hurra! Proszę składać zamówienia u kelnera. Kelner, tutaj. A więc, pomyślmy. Bułkę z sezamem, ze sałatą i pomidorem. Słonecznikiem, a potem... ser! Co? Wcale nie chcę sera. Jak zjem jeszcze jeden kęs, to pęknę. Nie, to jest jedzenie Oli, nie wasze. O,
ale nie chcieliśmy zjeść wszystkiego. Ola wróci lada chwila. I co ja jej powiem? I co teraz? Na pewno się zmartwi. Keller! Nie zamawiałem galaretki malinowej i oliwek. Ser! Jestem taki głodny! Słyszysz, jak mi burczy w brzuchu? Tak, czekamy tu już całe wieki. Mam nadzieję, że nic się nie stało. Pośpiesz się! Wybaczcie opóźnienie. Wszystko jest pod kontrolą. Oj, Bruno! Czemu tu jest tak brudno? Ojej, nie wiem. Samo się zrobiło. Przecież ty zawsze umiałeś gotować. Wiem, ale jeszcze nigdy nie gotowałem dla tylu osób. Chciałem zrobić wszystko idealnie, a tu patrz! Spokojnie. Weź głęboki oddech. Jesteś bardzo dobrym kucharzem. Przepraszam na chwilę. Chyba muszę coś ogłosić. Wiem, że spodziewaliście się, że przyrządzę najlepsze jedzenie na świecie. A ja nie chcę was zawieść. Więc ogłaszam, że zamykam kawiarnię na zawsze. Nie! Nie! Ale to straszne! Okropne! To nie będzie to samo, ale wiem, gdzie jest jedzenie, jakby ktoś miał ochotę coś zjeść. Jedzenie! Zniknęło! Zjadłeś je, dębiaku? Wytłumaczę się. Przepraszam was! Ktoś zjadł moje jedzenie! No, bo wiesz... Czy to ty? Na pewno nie ja! To dochodzi zza dębiaka! Tasia i Maniek! To wy wszystko zjedliście? No wiesz, może odrobinkę... Wybacz, Olu. Próbowałem ich powstrzymać. No, to było po prostu zbyt smaczne. To był najlepszy piknik na świecie. Sami sobie wzięliście jedzenie, nie dzieląc się ze mną. Sami wzięliście? Może my też możemy mieć samoobsługę? Niech każdy weźmie coś do jedzenia i biegnie do kawiarni. Zostanę tutaj. Nie chcę, żebyś czuł się samotny. Oj, Olu, przecież są ze mną małe żołędzie. Poza tym mam tych dwoje. Dobrze. Mamy chleb, pomidory, koktajle i babeczki Oli. Wybacz, Rosie. Kawiarnia jest zamknięta. Nie chciałem udawać najlepszego kucharza na świecie. Chciałem tylko stworzyć miejsce, które moglibyście polubić. Na pewno je polubimy, jeśli i ty je polubisz. Dziubek, mały miś, posprzątajcie tu trochę. Filip, Kicek, możecie pomóc mi w kuchni. Olu, zajmij się puddingami. Ale co ja mam robić? Siedź spokojnie i nie ruszaj się. Od tej chwili ta kawiarnia jest samoobsługowa. Każdy sam przynosi sobie jedzenie. Uroczyście ogłaszam, że samoobsługowa kawiarenka jest... otwarta! Ser! Ha! Ten leśnik! Ha! Dzięki, Rosie! To będzie najdziwniejszy posiłek w moim życiu. I najfajniejszy. Nie zamieniłbym go na żaden inny. Widzisz? To najmilsze miejsce na spotkania z przyjaciółmi. Rosie, chcesz może kolację? Nie, dziękuję. Ale ja robię najlepsze kolacje na świecie. A ja najlepsze naleśniki, prawda, Kicku? Nie licząc tych z kawiarni. Dobra, nie licząc tych z kawiarni. W każdym razie od dziś wolę samoobsługę. Ej!
nie możesz sama sobie tego wziąć. Nie mogę. Zagadka bulgoczącego hałasu. Ha, zbudowałaś! Uwielbiam nocowanki. Ja też, Rosie. Zawsze jest fajnie, kiedy zostajemy na noc u ciebie i Kicka. Tak, ponieważ wtedy mogę zrobić to. Czas na mleko. Mam je! Po walkach na poduszki chce mi się pić. Pić? Roślinki, prawie zapomnieliśmy, im też chce się pić. Chodźcie, dajmy im piciu. Przygotuj się, Kicek. Zobacz, to jest wąż. Ach, nie boję się wcale węży. Ja też nie. Okej, Kicek. Dobry wąż. Dobranoc. Dobranoc, Rosie. Wstydziłbyś się, Kicek. To nie byłem ja. Więc jeśli to nie Kicek, to skąd był ten hałas? Ten hałas jest zabawny. Zastanawiam się, co go robi. Hałas? Nie powiem, że nie zauważyłem. Może Rosie będzie wiedziała, skąd dochodzi ten hałas. Co to było? Ktoś jest przy drzwiach. Chodźmy, Rosie, zobaczmy, kto to jest. Kto tam? To tylko my. Cześć, dzióbek. Bruno, czy wy też słyszeliście ten hałas? Tak, zabawny, prawda? Cóż, ja nic nie słyszałem. Ten hałas! Zastanawiam się, co go robi. Nie wiem. Dowiedzmy się. Może to jest potwór? I ma 3 głowy. I 16 nóg. I fioletowe i żółte włosy. La 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 la. Już dobrze, dzióbek. Oni tylko udają. Nie musisz już się bać. Bać? Och nie. Nawet jeśli jest to potwór, mogę sprawdzić, że zniknie. Jeśli tylko zechcę, jestem tu tylko po to, żeby sprawdzić, czy wam nic nie grozi. O, nic mi nie jest. Absolutnie nic. No, już dobrze, Bruno. Jest okej. Już w porządku. Hałas z całą pewnością dochodzi z zewnątrz. Myślę, że już kiedyś słyszałam podobny hałas. Może to burza? Ale nie jest pochmurno. Nie ma żadnych chmur. Albo deszczu. Och, uwielbiam burze. Im głośniej, tym lepiej. Ja nie. Burze są straszne. Ja nie boję się burzy. Nie boję się niczego. Dokąd poszedł dzióbek? Tu jesteś, dzióbek. Co ty robisz? Ja tylko sprawdzałem łóżko. Nie ma na to teraz czasu. Chodźmy na zewnątrz i dowiedzmy się, skąd dochodzi ten hałas. Co to?
Może burza z piorunami jest pod ziemią? Nie sądzę, że burza tak potrafi, Bruno. Ale ziemia się trzęsie. Chodźmy to zbadać. Ja nie sądzę, że powinniśmy. Jest bardzo ciemno. Już nie jest. Ostatni na placu zabaw to burczący potwór. Potwór? Gdzie? Poczekajcie na mnie. To nie jest pora na zabawę. Słuchajcie, zwierzęta i trampolina wydają zabawne dźwięki. Może to jest to, co słyszeliśmy? Nie, oni nie robią takiego samego hałasu, ani tak głośnego. I znowu jest! Dziubek? Ups, nie zarazem mnie, poślizgnąłem się. Co to za hałas? To z pewnością bulgo, gulgoczący potwór. Brzmi dokładnie jak on. Zobaczmy, czy możemy podążać za hałasem i dowiedzieć się dokładnie, skąd pochodzi. Tędy. Nie bądź głuptaskiem, Dzióbku. Hałas dochodzi stamtąd. Nie, zdecydowanie nie stamtąd. Chodźmy i zapytajmy dębiaka. On powinien wiedzieć, co robić. Zaczekajcie na mnie! Lubię walnuczki. To małe żołędzie robią ten hałas. Żołędzie nie są wystarczająco głośne, żeby robić taki hałas. Nie powodują też, że ziemia się trzęsie. I jak dębiakowi udaje się przy tym spać? Co? Gdzie? Kto? Witajcie. Co wy wszyscy tutaj robicie? Jest środek nocy. Nieznośny hałas nie daje nam spać i nie wiemy, skąd on się wydobywa. Myśleliśmy, że to burza z piorunami. Albo potwór! Ha! Nic nie słyszałeś? Nie. Opiszcie mi to. To chyba brzmiało coś jak to. Gul. Gul, gul, gul. Gul, 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 gul. Nie, to raczej idzie tak. Bo, bo. I tak. Wow, Ola! Nie Ola, dębiak! Przepraszam bardzo, bardzo mi przykro. Przestań w końcu robić ten okropny hałas! Przepraszam, Dziubek, ale nie wiem jak. Brzmi zupełnie jak mój brzuszek, kiedy jestem głodny. To jest to. Korzenie dębiaka muszą hałasować. Chcecie się jeść czy pić, dębiaku? Cóż, nie padało już kilka dni, więc może moje stare korzenie chcą pić. Chodźcie wszyscy. Przynieśmy trochę wody dla dębiaka i dajmy mu się napić. Ups, przepraszam, Dziubek. Wystarczy już, Bruno. Teraz moja kolej. Dziękuję wszystkim. Czuję się teraz o wiele lepiej i nie powinno być już więcej dziwnych hałasów, które nie pozwalają wam spać. A jeśli o tym mowa, czy wy nie powinniście dawno już być w łóżkach? Tak, lepiej już pójdziemy. Dobranoc, dębiaku. Dobranoc wszystkim. Rosie? Tak? Cieszę się, że nie mam bulgoczących korzeni. Mój brzuszek wystarczająco hałasuje. Ale gdybym miał korzenie, myślę, że wolałyby bananową kanapkę. Dobranoc, kicek. Ra!
O nie.